Marcin zrezygnował, już wiadra nie brał. Ale namówiłam Marcina i jedziemy tam, gdzie byliśmy tydzień temu z dziewczynkami. Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z wami serdecznie w jakże to piękną, pochmurną niedzielę. Dzisiaj mamy... Ja już mówiłam, że mamy niedzielę, dobra? Tak jak mówiłam, przez tydzień mnie nie było widać, nie było słychać. I tak jak mówiłam, pewnie jak Marcin wróci, to wstawimy filmik z grzybobrania. I właśnie tak oto jesteśmy w lesie. Oczywiście Kajrosik i Marcin. I zbieramy grzyby, a przynajmniej mamy taki plan, żeby te grzyby zbierać. I ej, Kajrosik, a ty gdzie? Kajros sobie, o proszę, siad, bardzo. Siad, dobrze. No siad. On myślał, że ty do niego klęczysz. Kajrosik, siad. Dobry pies. I bardzo proszę o to pierwsze kureczki. Właśnie słyszałam, że jest dużo kurek u nas tutaj. Ale fajna taka kupka, nie? Straciłam wątek, o czym mówiłam. Kajrosik sobie grzecznie czeka. Tak, Kajrosik, bardzo ładnie, dobry piesek. Czekamy, aż pan zbierze. I idziemy dalej. Wszedł może by tutaj, tak, znajdował to takie kwiatki, to są, zobacz. Straciłam trochę wątek tymi kurkami, co mówiłam. Także no, Marcin zjechał i przyjechaliśmy, a teraz idziemy na grzyby. Ale idziemy w takie nasze z tamtego roku miejsca. Mamy wrzesień. Z tamtego roku. A z którego? Chyba 6 lat. Nie. No, no moje, no. No dobra, to są Marcina, tak jak no. Tu mieszkamy około 6 lat. To tak, Marcin już ma te 6 lat miejsce na grzybobranie, tylko że tutaj bardziej są grzyby w okolicach września, października. Więc pierwszy raz w tym roku idziemy zobaczyć, czy coś tutaj znajdziemy. A ja tutaj nie chodziłam, bo za daleko. Bo kawał trochę trzeba przejść. W tamtym roku samochodem jeździliśmy, ale w tym roku nie. Więc idziemy, bo trzeba się ruszać i chodzić. No. Także zapraszam was serdecznie na... Także zapraszam was serdecznie na grzybobranie. Myślę, że będzie bardzo ciekawie. I zostańcie z nami. Witam jeszcze nowych subskrybentów i oczywiście witam tych moich długo oglądających. Sorry, zawiesiłam się, bo myślałam, że to jest grzyb, ale jednak nie. No i co? Oglądajcie, zostańcie, a tych nowych zapraszam do zasubskrybowania. On już leży. O! Żart. To ty. Borowik. Borowik. Jaki piękny, duży, przerośnięty borowik. Nie, on nie jest taki ten. Nie jest duży? Się przewalił. Przewalił się, bo jest cały spróchniały i zjedzony przez ślimaki. Ale piękna grzybnia. Zakrywamy. No weź może tam gdzieś tutaj coś się... No abyś wy tego wykroił, tylko bo ja noża nie wzięłam. No dobra, weź, żebyśmy chociaż trochę znaleźli dzisiaj. No ale zobacz, ten mój pierwszy grzybek, ale ładny, takie kurcze, żeby znaleźć drobiutkie, nie? Wielgachne takie. Może trzeba było iść. A co, będziemy tędy wracać, czy tam dalej idziemy? Nie wiem, gdzie będziemy wracać.
No tu, to chociaż tutaj z brzegu chociaż zobaczę. Ale tutaj zobacz, ile tych gałęzi. Dobra, my już jesteśmy na tym naszym docelowym miejscu i właśnie wchodzimy i zobaczymy, czy są grzyby. Jak na razie, jak przeszliśmy tyle, to tylko jeden stary. Więc zaczynamy. Ogólnie jest mokro, nie jest zimno, ale grzybów nie ma. Ostatnio jak byłam z dziewczynkami, to coś tam było, ale dzisiaj kompletnie nic. Parę kurek i jeden prawdziwek i tyle. My przyszliśmy po tym pierwszym miejscu na drugie, w tamtym zero grzybów, w tym również będzie zero. Wszędzie zobacz, pokaż, tu pod grzybków było dużo. Tutaj taki fajny był lasek mechowy. O, czekaj, coś ja tutaj mam, a to chyba jest ten ceglak, ale podejdę do niego. I tutaj był taki właśnie cały lasek mchu i było tyle podgrzybków. A teraz wszystko jest zniszczone. Podgrzybek jeden. Może dopiero będą ruszać. No, ale w takim... Właśnie takie właśnie tutaj podgrzybki. Ładne, czarne. No, bardzo ładne. Może tutaj przejdźmy, ale tu tego mchu już prawie nie ma. No. I cały ten kawałek tutaj pół wiadra ostatnio. Tamten rok to tutaj. Ale zobacz, mały wychodzi, może jeszcze trzeba tydzień tak działać. Że... Ale ja tak myślałam, że dzisiaj naprawdę nazbieramy tych grzybów. A tu nic. Wychodzimy już z tego miejsca. I że co byś zrobił? Przed dzikiem, nie? Aha. Znaczy drzewo, domek by mógł iść na... No drzewo fajne. No dzisiaj będzie filmik bardziej nie z grzybobrania, a przyrodniczy. Tu na tym kawałku stało, tu właśnie, o tutaj o to. Dodam do tego, tutaj o, takie jak tutaj widać te grube drzewa. To tutaj tyle było prawdziwków? No. No to szukajmy ich. Może są. Ale mokro jest. No nie idź tutaj przy mnie, tylko idź tam dalej. Oj, dobrze, przepraszam. A ja tak chciałam być blisko ciebie. Jedziemy do domu, ale ile drogi nas czeka, żeby dojść do samochodu? Ale namówiłam Marcina i jedziemy tam, gdzie byliśmy tydzień temu z dziewczynkami. Bo tak wiecie, no kurna, wstyd wracać z pustymi wiadrami. Co? Parę kurek, a ja mam to, co w sumie nagrane. No. Tak jak mówiłam, przyjechaliśmy w to miejsce
gdzie byłam ostatnio z dziewczynkami. No i co? I zobaczymy, czy tutaj może coś bym znalazła. Czy byśmy znaleźli jakiegoś koźlaka, tak jak ostatnio. Zobaczymy. Marcin zrezygnował, już wiadra nie brał. Zdenerwował się, że nie ma grzybów. Zbulwersował się, że są lasy powycinane i powiedział, że już więcej tam nie pojedzie. Prawda? O! Dobra. Zbieramy. O, Marcin przyszedł bez wiaderka i proszę bardzo. Od razu ma grzyby. Takie ładne. No to weź się z piachu, ten najmniej do. No masz. Czekaj, daj mi kajrusika. No dobra, ja trzymam. No. Jakie piękne. No co? Co to jest? Podgrzybek. No kurwa, Agnieszka, weź. Chodzisz na grzyby i nie wiesz, co zbierasz. Nie kompromituj się. No, mówiłam, że nie, że już od razu. Że podgrzybek? Że pod. No, że... no przecież wiem, że to podgrzybek. Spodem. Wiesz? No. Chciałam cię sprawdzić. Nie, nie, tak. Mówiłam, że tu znajdziemy. Tak. Grzyby. Ale i co? Trzy podgrzyby. No i dopiero wyszliśmy. A ty tam naciągałeś mnie po tym lesie i zrobiło masz 5 kilometrów. Pater ci nie zaszkodzi. Nie, ale jaki kajrosik jest biedny, taki smutny, taki zmęczony, nie? Taki kajrosik. Kurczę, ale tutaj te koźlaczki takie ładne były. Jeszcze, no były. No a wtedy były prawdziwki. No i nie ma prawdziwków. No dobra. O, zobacz jaki ładny. Koźlaczek. Koźlaczek. Proszę bardzo, jaki koźlaczek ładny. Także grzybów nie ma. Mhm. Przeszliśmy tą całą drogę. Tą calutką drogę przeszliśmy, to tutaj byliśmy w tamtą niedzielę. Nie, to było w sobotę. Tamtą sobotę byłyśmy z dziewczynkami i no coś tam nazbierałyśmy, a dzisiaj nic w tym miejscu nie ma i w pobliżu tego miejsca też nie, więc zrezygnowani wracamy do domu już. Także idziemy w kierunku już samochodu z powrotem. Niestety marny dzisiaj filmik z grzybobrania. Co ty, kajrosik, masz? Jedyna atrakcja dla kajrosa. Może spuść go trochę, nie? Spuszczam go. Boisz się? Dobra, idziemy. Idziemy. Nie ma grzybów. Przyjedziemy za 2 tygodnie? Nie. W tym roku nie będzie. Bo ja... W tym roku nie będzie grzybów? Będzie, już nie ma. Jaki ładny ten koźlak. Duży. No. Okay. Weź go, to tak myślałem, bo ślimaki to nie wiem. Dobra, jedziemy do domu. A mam co z nim zrobić? Połóż go, niech odpoczywa. Kurczę. Mówisz? Dziku. On tak wącha. Dziku. Szukaj. Szukaj.
szukaj dzika. No dobra. Widzę, że spacer zaliczony. No kurczę, zaraz ci powiem, ile kilometrów zrobiliśmy. W filcach. Mamy 5, 29 km, czyli 8, ponad 8 tysięcy kroków. Wow. No to do ostatnich moich 35 tysięcy, no to się chowa, no? Ojejku. Nie chwal się.